Hej, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj mam dla Was krótką informację. Mianowicie z okazji startu kolejnej edycji Elevatora, która zaczyna się właśnie w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał. Playa przygotowała specjalnie dla Was ode mnie kodzik. Kodzik, który widzicie na banerku nad moją głową, jest to Neutral Neutralmyślnik 53DW. No i oczywiście zaraz powiem, jak go użyć i tak dalej. Natomiast na wstępie pamiętajcie, żeby rozesłać ten kodzik, gdzie tylko się da, na jakichś Facebookach, Messengerach, na jakichś Discordach gildyjnych, do Waszej gildi, do Waszych znaczeń i tak dalej, gdzie tylko po prostu możecie, żebyśmy nabili jak najmocniejsze statystyki, no i oczywiście na internetowym sklepie promocja cały czas trwa już od wczoraj więc można używać mojego kodu neutral, tam jest promocja 20% w tym momencie do niedzieli, można używać mojego kodu neutral w polu kod twórcy, jak będziecie chcieli coś tam kupować, jakieś pakiety z grzybami, klepsydry ogólnie te pakiety z surowcami też, po prostu co tam chcecie, jeżeli macie jakąś tam potrzebę, czy chcecie po prostu coś kupić, no to na promocji jest to zrobić najlepiej no i wysyłajcie do mnie screeny na Instagramie, na mailu na Discordzie przede wszystkim jak używacie tego kodu będę was dodawał do giveaway'a, który w tym momencie będzie na początku sierpnia bo giveaway'e za używanie kodiku właśnie na tym sklepie internetowym są co miesiąc, więc na spokojnie można podsyłać a nóż się komuś uda wygrać skoro i tak planuje jakieś grzybki kupować dobrze, jeżeli chodzi o ten kodzik to wszystkie informacje przede wszystkim jak go użyć, teraz jak ten elevator startuje no to mamy tutaj godzinę 16 oczywiście no, i jakie są wymogi? Przede wszystkim, nasza postać musi mieć poziom 10, więc tak naprawdę nie za duży. No, i już od poziomu 10 można wejść do tego elevatora. No, i oczywiście, musimy do niego wejść. Może tam zrobić jedną walkę. Po prostu, tak jakby uaktywnić, że tak powiem, naszą postać w tym elevatorze, żeby tego kodu można było używać. Jak już to zrobimy, no to wtedy wchodzimy tutaj w plusik obok naszych grzybków. Tutaj mamy nowy, taki duży guzik. Właśnie kupon bonusowy. Klikamy to sobie. Tutaj sobie robimy. No, wpisujemy po prostu neutry, Myślnik 53DW, tak jak widzicie zresztą na tym banerku nad moją głową, no i klikamy daj mi bonus. No i tak naprawdę tyle w tym momencie jest nieprawidłowy, ale jak wy sobie już to wpiszecie, jak oglądacie ten film, to wszystko będzie działać. Co mogę tutaj dodać? No mówię, tak naprawdę trzeba wejść do tego elewatora, no i ten kod już wam zadziała. Co on wam daje? Przede wszystkim 25, jeszcze tutaj się upewnię, żeby wam źle nie powiedzieć, dokładnie 25 kart kluczy, czyli po prostu te takie bilety, powiedzmy, za które możemy wam walczyć w tym helewatorze dostajecie 25, dostajecie 100 klepsydr no i nieśmiertelkę, więc takie są nagrody za ten kod, no i oczywiście można go użyć od poziomu 10, to co już powiedziałem, działa od teraz do końca niedzieli, czyli bodajże do 23.59 w niedzielę, więc tak naprawdę no trzeba się śpieszyć żeby go użyć jak najszybciej, działa oczywiście dla każdego gracza, na każdy serwer, więc jest to kod tak naprawdę dla wszystkich, no i co mogę tutaj jeszcze powiedzieć, chyba tyle jeżeli macie ewentualnie jakiś tam pakiet do kupienia. Powiedzmy nie wiem, jakiś pakiet twierdzy podziemia czy cokolwiek. No to może będziecie musieli zjechać troszeczkę w dół, żeby ten guzik kupon bonusowy sobie tutaj zobaczyć po prostu, nie? W sensie, żeby wam się pojawił. Więc jeżdżacie, tutaj wpisujecie ten kodzik. No i tak naprawdę tyle powinno wszystko działać. Co do jeszcze takich dodatkowych informacji, ostatnio z tymi kodami chyba coś nie działało, jak dobrze pamiętam, chyba tam do 16:30 był problem. Więc najwyżej jak wam od razu nie zadziała, jak znowu będzie jakiś problem, to sprób za jakieś, nie wiem, 15 minut, pół godzinki czy coś takiego, no i wtedy powinno być wszystko ok. Jeżeli nie dostaniecie nagród za ten kod, bo coś tam będzie przeciążone, to spróbujcie się przelogować, zdjąć, założyć broń, no i powinno działać. Rozsyłajcie to, co już powiedziałem, kodzik po waszych gildiach, znajomych, jakichś tam facebookach, messengerach, gdzie tylko się da. Kodu twórcy, w sensie tego kodu po prostu na elevator można użyć tylko raz na konto i tak, więc będę wdzięczny, jak użyjecie mojego, bo wszystkie dają to samo. No i kodu możecie użyć nawet na kontakt, na których już nie gracie, może na jakiś starych, żeby sobie tam potestować, jak działa ten elevator. Jak ktoś jeszcze nie wie, nigdy tego nie ogrywał, więc można po prostu go użyć na każdym koncie, jakie tam macie dostępne, że tak powiem. No i chyba tyle. Chyba tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzu, czy wszystko działa. Dajcie znać w komentarzu, czy rozesłaliście kodzik. No i życzę Wam oczywiście miłej zabawy w helewatorku Jest to naprawdę przyjemny event. Jest to niekosztowny event, tak na dobrą sprawę. Dużo daje, dużo surek i tam jakichś innych rzeczy. Więc tak jak Wam mówię, miłej zabawy, po prostu miłego weekendu i dziękuję pięknie za używanie czy to kodziku na helewator, czy to kodziku właśnie na tej stronie, na tym sklepie internetowym, jak będziecie coś kupować. Jest mi bardzo, bardzo miło. Wszystko. Dzięki pięknie za uwagę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.